Proszę Państwa, jesteśmy w auli spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej, dawniej SG PiS. Miała się odbyć tutaj debata na temat przedsiębiorczości młodej, zwłaszcza i innej, na którą byłem zaproszony. Niestety nikt mnie nie zawiadomił, że zostało to odwołane, a ponieważ przyszło tutaj parędziesiąt osób, no, do 20 spoza SGH, no to już nie będę robił zawodu i parę słów o przedsiębiorczości powiem. Otóż, proszę Państwa, jedno z dziwnych pytań, które dostałem, to jest takie, jaka jest rola młodego przedsiębiorcy. Więc już z góry zapowiedziałem na swoim portalu, że rola młodego przedsiębiorcy jest taka sama jak starego przedsiębiorcy i średnio starego, mianowicie taka, że ma zarabiać. I nie widzimy najmniejszych powodów, ani ja osobiście, ani UPR, ani cokolwiek, żeby czymkolwiek wyróżniać młodego przedsiębiorcę od starego. Ja sobie nie mogę przypomnieć, żeby w Stanach Zjednoczonych w wieku 19 czy 18 robiono młodym przedsiębiorcom jakiekolwiek fory. Żadnych forów młody przedsiębiorca nie ma, poza tym, że jest bardzo pomysłowy, energiczny, rzutki. I to jest wystarczające fory dla młodego przedsiębiorcy. Nie trzeba im robić żadnych specjalnych przywilejów. Nie mogę sobie również przypomnieć, żeby w USA w XIX wieku istniały jakieś inkubatory przedsiębiorczości albo inne tego typu instytucje. Młody człowiek podejmował konkurencję ze starymi i na ogół ją wygrywał po jakimś czasie w każdym razie. W każdym razie on podejmował konkurencję jak wolny z wolnym, równy z równym, jak głosi stare hasło anarchistów. Otóż, proszę Państwa, nie ma, powtarzam, żadnego powodu, żeby wyróżnić jakąkolwiek kategorię przedsiębiorców, bo jeżeli tylko zaczniemy to robić, to od razu 50-letni ludzie zaczną się przedstawiać jako młodzi przedsiębiorcy, albo odwrotnie, będą na stare przywileje. Dla nikogo nie może być żadnych przywilejów. Gospodarka ma być terenem równych szans, równej walki i oczywiście każdy ma swoje zalety, na przykład przewóz nitrogliceryny to robią ludzie na ogół doświadczeni, prawda? A inne rzeczy robią ludzie młodzi i energiczni. O ile wiem, w takim sporcie, na przykład jak jazda na tych rowerkach takich górskich po różnych takich przeszkodach, jakoś nie ma żadnych for dla młodych przedsiębiorców, dla młodych rowerzystów, a jakoś młodzi rowerzysty dają sobie znakomicie radę. Nie widziałem nawet, żeby ci są starych, być może starzy nie przeżywają tej operacji. Tak czy owak, powtarzam, dają sobie radę bez żadnych forów i myślę, że tutaj też żadnych forów nie potrzeba. Natomiast pytanie zasadnicze, które tutaj idzie, to jest w ogóle, czy w Polsce mamy jakąkolwiek wolną przedsiębiorczość? Odpowiedź brzmi, oczywiście żadnej wolnej przedsiębiorczości w Polsce nie ma. Nie ma z podstawowej przyczyny, a to mianowicie takiej, że ilość przepisów, jaka nas krępuje, no, znacznie przekracza liczbę przepisów, które była w Związku Sowieckim za Stalina, czy w Niemczech hitlerowskich za wybitnego socjalisty i demokraty Adolfa Hitlera. Każdy, kto próbował założyć kawiarnię w okupowanej przez Hitlera w Warszawie, nawet jak był opozycyjnym aktorem, i próbuje otworzyć ją dzisiaj, wie doskonale, że wtedy można ją było otworzyć 2 dni, a teraz mniej więcej 2 miesiące, to wydaje się terminem, no, takim optymistycznym raczej niż innym. Mogę tylko powiedzieć, że na przykład mój szwagier, jak był w Stanach Zjednoczonych lat temu, o już chyba z 30, to któregoś dnia tak mu się rano przyśniło, że dobrze byłoby kawiarnię otworzyć, bo sobie przypomniał, że jego kolega ma tam właśnie na wynajęcia lokal na rogu jakichś tam 2 ulic. Więc zadzwonił o godzinie 8 rano tego kolegi, czy on mu tego lokalu nie wynajął, a jeśli tak, to za ile. Doszli do porozumienia, następnie nie wstając z łóżka, zadzwonił, znalazł sobie, wtedy jeszcze nie było takiego internetu, więc znalazł się w książce telefonicznej, firmę, która wynajmuje wnętrza kawiarni, no, stołki barowe, bar od razu ze wszystkim, z półeczkami. Zamówił sobie wynajęcie czegoś takiego, nie kupował, to wynajął. Takie ten. Zadzwonił do firmy, która robi szyld i powiedział, jak ma szyld wyglądać. I pojechał zawieszać szyld o godzinie 12, po drodze wpadając do urzędu, zawiadamiając go, że otwiera właśnie kawiarnię. No i o 12 właściwie kawiarnię mógł już otworzyć. To już tak to właśnie wyglądało w Stanach Zjednoczonych lat temu 30. Teraz pewno jest gorzej, bo jakiś postęp musi być oczywiście, ale w każdym razie można to zrobić o wiele szybciej. Nie ma najmniejszego powodu, by istniały setki i tysiące przepisów krępujących wolną przedsiębiorczość. Wolna to oznacza, że nie ma żadnego urzędu, który dawałby pozwolenie.
jeżeli istnieje urząd, który wydaje pozwolenia, no to oczywiście przedsiębiorczość z tą chwilą nie jest wolna, tylko zależna od widzimisię jakiegoś urzędnika. I to, czy to się zdarza w jednym okienku, jak teraz podobno obiecuje PO, czy w 7 okienkach, nie ma najmniejszego znaczenia. Jest to dokładnie taka sama przeszkoda. Czasu może trochę więcej, ale przeszkoda prawna jest dokładnie taka sama. Albo jest wolno otworzyć knajpę, albo nie wolno. Oczywiście mogą być pewne ograniczenia, na przykład, że nie wolno otwierać czegoś tam z uwagi na hałas w godzinach takich, a takich na osiedlu, to jest jasne. Ale te przepisy muszą być jasne i znane z góry. Nie, ja się zgłaszam, a dopiero ktoś bada, czy ja powiem przepisy. Nie, jest z góry powiedziane na danym osiedlu, że nie może być czegoś o decybelach większych niż ileś tam i tak dalej. I jak już ten warunek spełniam, to się otwieram i nie muszę nikogo pytać o zgodę. Co najwyżej ktoś przychodzi wieczorem i sprawdza, czy natężenie hałasu nie przekracza tego umownego w danej dzielnicy. W Ameryce na przykład, musicie Państwo wiedzieć, poszczególne dzielnice, a nawet miasta, mają swoje własne statuty. Była taka kiedyś słynna afera, bo ze świętej pamięci Ronald Reagan chciał mianować jakiegoś prawicowego sędziego na sędziego Sądu Najwyższego i lewica wyłaziła ze skóry, żeby go obalić. No i wynaleźli mu w końcu, że kupując mieszkanie, czy dom właściwie, podpisał zobowiązanie, że nie sprzeda go żadnemu Murzynowi, Żydowi, ani nikomu, kto nie podpisze takiej samej klauzuli. No więc wrzask, że jest rasista. Wrzask trwał 2 dni. Po 2 dniach wrzask ucichł jak rękę odjął, bo się okazało, że senator Kennedy, ulubieniec Edward Kennedy, ulubieniec lewicy, podpisał, kupując dom, takie same zobowiązanie. O co chodzi? Chodzi po prostu o to, że powstały całe gangi, to bardzo liczne w USA, które postępowały w sposób następujący. Jest osiedle, kiedy dom kosztuje 300 tysięcy, prawda, albo więcej dolarów. Następnie kupujesz taki dom za 350, niech będzie, się przepłaca. Potem ten dom się odsprzedaje Murzynowi, wynajętemu oczywiście. Murzyn się sprawdza z całą rodziną, zaczyna się granie na instrumentach muzycznych przez całą noc, prawda, balangi i tak dalej. Domy naokoło, ich cena spada z tych 300 tysięcy na 100 tysięcy. Kupujemy przez 5 podstawowych murzyn, postawionych murzyn za 100 tysięcy. Cała dzielnica się opróżnia, kupujemy już te domy za 50 tysięcy albo taniej. A jak już domy spadną odpowiednio, to wywalamy wszystkich murzynów i sprzedajemy ponownie za 300 tysięcy. Prawda? Jest to bardzo prosta technika i dlatego bardzo wiele osiedli stawia jako warunek, że nie wolno sprzedać żadnemu murzynowi, Żydowi, ani nikomu, kto nie podpisze takiej samej klauzuli. Teraz się zamiast Żydów są Meksykanie, prawda? Ale czasami klauzule są bardzo stare, sprzed 100 lat i no, trudno je zmienić. Bo takie prawo osiedlowe, to jest lokalne prawo, które jest prawem dla wszystkich. Nie można go zmienić, to jest napisane w klauzuli, że żeby je zmienić, trzeba załóżmy 4/5 głosów mieszkańców. Później nie zmieni, to ono obowiązuje i koniec. Nie ma planu zakładania przestrzennego, który można zmienić. Czy urzędnik może zmienić plan zakładania? Nie, nie może. Jest osiedle i dopóki mieszkańcy stosowną tam statutową większością tego nie zmienią, to zmienić tego po prostu nie można. No, nie można i już. Choćby nawet przed genialny przedsiębiorca i miał tu genialny plan budowy wieżowca w tym miejscu, prawda, 40 pięter, to tego nie zrobi, no chyba, że przekupi tych ludzi, prawda, każdemu da odszkodowanie tam da za jego dom o 100 tysięcy więcej niż on jest wart, a to oni wezmą te pieniądze, prawda, i wybudują sobie dom i jeszcze zostanie 100 tysięcy, nie? Całoroczne zarobki im zostaną, więc się przeniosą gdzie indziej, to jest jasne. Ale trzeba ich przekupić, a nie przekupić jednego urzędnika, który zmieni plan zagospodarowania przestrzennego, prawda? To taka dygresja odnośnie tego. To, co jest potrzebne, to jest liberalizm, czyli wolność działania, i konserwatyzm, czyli stabilność praw, których nie można byle jak zmienić. No bo co to jest, jak ja mogę zmienić prawo? Jeżeli mogę zmienić prawo, to znaczy, że prawa w ogóle nie ma. No, ja sobie chcę wybudować fabrykę, bo załóżmy obuwia, za złotych, za dolarów tam 10 milionów, tak? Ja sobie kalkuluję, że takie buty, ja tu sprzedam, będę miał zysk tam 10% czy ileś, tam. Wykalkulowałem sobie, buduję fabrykę. A tu nagle dowiaduję się, że rząd nakłada na ten właśnie rodzaj obuwia, być może przekupiony przez konkurenta, a być może po prostu tak mi się przewidziało, 20%. No, moje buty w tym momencie będą już niesprzedawalne.